Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Lakardum. Dzisiaj jest sobota i Jezus Maria, jak mi się nie chce nagrywać. Nie będę was oszukiwał, praca youtubera trwa 24 na dobę. Nie mogę zrobić przerwy nawet w weekend. Dlatego zazdroszczę odrobinkę wam, korposzczurki, którzy macie luźne środy czy owocowe piątki w pracy, bo przynajmniej macie w weekendy wolne. Z reguły wolne. A ja co? Sobota rano, która jest godzina? Godzina 12, dopiero się obudziłem i już do pracy, już filmiki nagrywać. Więc dzisiaj generalnie raczej będę spokojniejszy, proszę na mnie nie krzyczeć. Chillerka Utopia. Ukryta prawda, odcinek 265. Zapraszam. A, i łapka w górę i subskrypcja. Dajcie też łapkę w górę i subskrypcję. Jak nie dacie, to przyjdę do waszego domu i zamienię wam cukier na sól. Ej! Na jednej z warszawskich obrzeżnych dzielnic, wśród pięknych leśnych terenów, w domku jednorodzinnym trwa spotkanie czwórki nastolatków. Po czym na ekranie mamy czwórkę nastolatków, którzy siedzą na kanapie i czytają książki. Uczą się. The fuck? Nigdy spotkanie czwórki nastolatków tak nie wygląda. Absolutnie nigdy. Z reguły to jest tak, że jedna osoba gdzieś tam leży, wymiotuje. Tam gdzieś w tle płomienie są. Ktoś ma odciętą rękę. Ktoś inny jeszcze sobie gra tam w Metina 2. Ale nigdy nie widziałem nastolatków, którzy by po prostu siedzieli i się uczyli. To jest nierealne! Korzystając z nieobecności rodziców, którzy wyszli na imieniny, 16-letnia Iwona zaprosiła do siebie znajomych z klasy. Młodzież wspólnie stara się przygotować do nadchodzącego sprawdzianu z historii. Nie mogę dzisiaj. Nic mi do głowy nie wchodzi. Z ust mi to wyjąłeś normalnie. No, teraz tak mówicie. A na sprawdzianie to będziecie się zastanawiać, od kogo zwalić. Może nie uczmy się osobno, tylko ja będę czytać na głos, a reszta za mną powtarzać. Wtedy nauczymy się tego samego i po co? Jak tak, to niech jedna osoba się nauczy i reszcie da ściągnąć. No, idealny plan! Tylko musimy wybrać tą ofiarę, która musi się wszystkiego nauczyć i dać reszcie ściągnąć. Kogo by tu... Ty! Jakbym miała polegać na tym, co się Luśka nauczy, to od razu bym poprosiła o wstawienie jedynki. Jedynki to ja ci zaraz mogę powybijać. A wiecie, że ten facet z naprzeciwka wysysa ludziom krew? Widziałyście jego zęby? Przestań, on nie żyje od roku. Jak to każdy polski sąsiad. Nie dość, że wywala ci śmieci na podwórko, to jeszcze wysysa ludziom krew. Ale powaga, na jego grobie widać ślady, jakby ktoś co noc przesuwał płytę, a rano znikają. Mogę wam pokazać. A co chodzi z tą grą aktorską? Tak zupełnie serio. Jakoś się przyzwyczaiłem, że w tych programach paradokumentalnych gra aktorska nie jest najlepsza, ale jest troszeczkę lepsza niż to, co tutaj jest pokazane. Bo to jest jakaś tragedia, Jezu! Na mnie widać ślady pazurów. Mogę wam pokazać, jeżeli chcecie. Słabo, gościu, słabo. Krasy, daj spokój i się ucz, bo jutro nic nie napiszesz. Idę po kanapki. Może zrobić jeszcze herbatkę i zagramy w Scrabble? Może jakie nudy u ciebie. Dziewczyna opisała mój idealny wieczór. To po co przychodziłaś? O co ci chodzi? Nie boisz się tego wampira, o którym mówił Krasy? No tego, co wraca nocą z grobu obok twojego domu. Nie boję się go, bo jak weź się ze mnie krew i mnie zabije, to matury nie będę musiała pisać, tak? Da! Może teraz stoi za drzwiami i nas słucha. Pokopało cię, przestań. Stoi pod drzwiami i nas słucha? Boże, w jakie ty bajki wierzysz, jaka ty głupia jesteś. Przecież dzień jest! Wampir by się spalił! Teraz już wiem, dlaczego jest pan youtuberem. Chcesz poderwać Krasego, dlatego urządziłeś to całe uczenie się, co? A ty co? Przyleciałeś, żeby go pilnować? Odwal się od niego, rozumiesz? Bo co? Będziesz mnie straszyć martwym sąsiadem? Wiesz co, nie boję się. Mogę ci opowiedzieć o wiele gorszych historiach. Tylko pamiętaj, że jak takie historie się opowiada, to one potem dzieją się naprawdę. Głupia jesteś. Miła dziewczyna, że jak zaprasza swoich znajomych do nauki i na kanapeczki i na piwo, to zasłania markę piwa. Miło. Przecież nie chcemy, żeby nasi znajomi znali markę piwa, które piją, no nie? Bo taki tego jest sens chyba. Luśka jest nienormalna. Tyle lat tu mieszkam i nic się nie dzieje. Ani tu, ani w tamtym domu naprzeciwko. Sąsiad był stary, no i umarł w spokoju. Niby dlaczego miałby wracać z zagrobu? Akurat tego to się nie boję. W sumie tak umrzeć na starość we śnie i mieć swoje wszystkie sprawy załatwione i dokończone, to trochę słabo, bo po prostu przechodzicie na tamtą stronę i koniec, tak? Koniec waszej historii. Więc ja specjalnie, jakbym był na łożu śmierci, bym zostawił taką jakąś jedną niedokończoną ważną sprawę, że mógł powrócić na tą ziemię jako duch i nawiedzać ludzi! Zabawa po prostu na wieki! Środek nocy, dziecko się budzi, słyszy jakieś dziwne dźwięki w rogu pokoju, zakłada okulary, patrzy, a tam w rogu pokoju ja! Co na sobie myślisz, że zaimponuje Krasemu piwem i kanapkami? Kras jest rozrywkowy tak jak ja. My się zawsze dogadamy. A Iwona jeszcze zobaczy, że do nas kompletnie nie pasuje. Wspólna nauka nastolatków zaczęła przeradzać się we wzajemne straszenie się dziwnymi historiami. Na Iwonie nie robi jednak to wrażenia. Jako córka zawodowego ochroniarza czuje się w domu całkowicie bezpieczna. No i ta scena bardziej wygląda jak prawdziwe spotkanie ze znajomymi w domu. Piwo, kanapeczki, randomowy otwarty komputer. O co chodzi z tym komputerem? To chyba moi starzy. Wiecie co? Bierzcie to wszystko i idźcie na górę. No hej. Weź piwa, ja wezmę książki. Halo? Iwonka? Są u ciebie jeszcze znajomi? No są, bo mówiłaś, że mogą zostać do 10:00. Tak, tak. Jak Maja jeszcze jest, to może zostać na noc, tylko zadzwońcie do jej rodziców. A wy co, nie wracacie? Tata chce się napić z wujkiem, wiesz jak jest. Oj, niestety wiem jak jest. Oj, wiem. Będziemy rano. Wszystko okej? Tak, okej. Tylko nie róbcie imprezy. Przynajmniej nie za długo. Pa. Pa. O matko, ale mnie wystraszyłeś. Wyluzuj. Zajebiste są te strzelby. Skąd je macie? To mojego taty. Mogę zobaczyć? Tak. Działa? Nie, nie! 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 Nie. Mój tata ma prawdziwy pistolet. Ale w sejfie, chcesz zobaczyć? Poważnie? No. Pewnie, że tak, dawaj. No tak, mogłam mu zaimponować moim wyglądem, tym jaka jestem mądra, zabawna, inteligentna, ciepła, ale nie, wybrałam inny sposób. Te morda, chcesz zobaczyć broń? No i co? Luśka naprawdę myślała, że nie mam czym zaimponować Krasemu? To się jeszcze okaże. Taka jak ona może mu się spodobać, ale równie szybko mu się znudzi. Ze mną może przynajmniej pogadać, a nie tylko się na mnie pogapić. Ojciec Iwony zawsze wpajał jej zasady bezpieczeństwa i zakazywał dotykania broni. Jednak dziewczynie bardzo zależy na zaimponowaniu koledze i łamie ustanowiony zakaz. Tata całe życie jej wpajał zasady bezpieczeństwa przy użyciu broni. Co robi Iwona? Łapie broń, trzymając palec przy spuście i celując tą bronią w kolegę mu podaje. What? Chcecie, żeby ludzie zginęli? Bo tak ludzie giną. Nabita, no nie? Ło, mordo! Nabita? No. Nie wiesz? To czekaj, sprawdzę, czy nabita. O. Nie nabita. Przecież nic się nie stanie. Dobra, daj, schowam ją. Wiesz co? Ja cię nie kumam. Pokazałeś mi broń swojego starego i to jest naprawdę wow. Ale tak w ogóle to ty strasznie spięta jesteś. Nie jestem. Chodzi mi tylko o to, że ojciec w ogóle zabronił mi dotykać tej broni. Wyluzuj trochę. Przecież uważam, więc nic się nie stanie. Pierwszy raz w życiu trzymam prawdziwą broń w ręku, więc daj mi się nacieszyć, no. Krasy, proszę cię, oddaj mi to. Chodźmy nastraszyć dziewczyny. Nie! Chodźmy nastraszyć dziewczyny. Nabitą bronią. To się zawsze dobrze kończy. Nie, Krasy! Chodź! Krasy! Proszę! Może coś jeszcze powtórzymy? Serio? Ręce do góry! Przestań się wygłupiać, co ty robisz? Ja wiem, że to jest tylko paradokument, ale chciałbym tego kolesia uderzyć w ryja. To jest nabite? No. Daj mi to, Krasy. Ja mam lepszy pomysł, chodźmy na cmentarz, słuchajcie. Teraz? Po co? Ja jestem za. Mi i tak nic więcej do głowy nie wejdzie. Ja nigdzie nie idę. A może broń odłóż, gościu? Ja też nie idę. Majko, możesz zostać na noc, jak chcesz. Starzy będą rano. Dobra, dam znać mamie. Zadzwoń do mamusi, zapytaj się, czy pozwolić pójść spać bez umycia ząbów. Daj jej spokój. Wiesz co, Iwona, i właśnie o tym mówię, że ty po prostu nie umiesz wyluzować. Zawsze jak jest jakaś akcja, ty po prostu wymiękasz. Daj jej spokój, sami sobie pójdziemy. Droga wolna. Wiesz co, ja też chyba pójdę, przywietrzę się przed snem. Iwona, zaraz będzie ciemno. Zamknij się! Zamknij się! Ja nie idę. Zostaniesz sama z sąsiadem wampirem? Iwonka, lepiej zostań ze swoją koleżanką. Nie no, ja mogę iść do domu. Proszę cię, chodź z nami. Proszę cię, chodź z nami. Ja nie chcę zostać sama z tymi debilami. Przecież zaraz wrócimy. No dobra, ale tylko na chwilę. Nie chcę, żeby Luśka sama poszła z Krasem na cmentarz. Chcę im udowodnić, że wcale nie jestem spięta. Może za ostro zareagowałam z tym pistoletem. Nie! Nie! Przecież on chciał się tylko powygłupiać. To jest najlepsze wytłumaczenie tego, że koleś machał nabitą bronią. Nabite jest? No nie wiem. Czekaj, spojrzę w lufę, czy jest nabite. No nie wiem, czy jest nabite. No. Ale teraz pokażę mu, że umie wyluzować. Niebawem cała czwórka wyruszyła w drogę. Aby dotrzeć na cmentarz, najpierw musieli przejść przez pobliski las. Iwona czuje, że robi to wbrew sobie, ale nie chce, żeby chłopak, na którym jej zależy, utwierdził się w przekonaniu, że jest nudna. Mortadelko, chłop, na którym ci zależy, to debil. Już teraz mogę ci powiedzieć, że to jest w pełni debil. Znajdź sobie jakiegoś fajniejszego, dobra? Już może trochę mądrzej, tak tyci mądrzejszego, tyci. Po co my za nimi idziemy? Ja idę do domu. Przestań. Nie zostawiaj mnie tu samej. To wracaj ze mną. Został nam jeszcze jeden rozdział do przeczytania. To tylko 5 stron. Doczytamy rano. 5 stron o całym powstaniu. Ja wracam. Mówię poważnie. Jak ja wrócę, to Luśka się na niego rzuci, rozumiesz? Chodzi ci o Krasego? On ci się podoba? Przecież to debil, Iwona. Dziękuję pani koleżanko. Nareszcie ktoś rozsądny w paradokumencie. To się rzadko zdarza, naprawdę. Podobno rozsądna osoba w paradokumencie zdarza się około raz na 1000 odcinków. Nacieszmy się tym momentem. Przecież to debil, Iwona. Ej, idziecie czy nie? Idziemy. Ja się trochę cykam. Nie chcę odstawać od wszystkich przez całe życie. Szkoła to tylko szkoła, ale liczy się też to, co jest poza nią. Zawsze zadawałam się tylko z Mają. Wszyscy uważali mnie za sztywniarę. Nie rozumiem Iwony. Zawsze chodziło jej tylko o naukę. Razem miałyśmy plan, żeby dostać się na studia w Wielkiej Brytanii. A teraz nagle coś jej odbiło. Bardziej zależy jej na tym dupku niż na nauce. Przyjaciółce Iwony nie podoba się pomysł włamania nocą na teren cmentarza. Maja, bo ty nie rozumiesz. Krasy ma wystarczająco dobry komputer, żeby odpalić na nim Simsy 3 ze wszystkimi dodatkami. Wszystkimi! Tymczasem chłopak, korzystając z umiejętności nabytych od starszych kolegów w posługiwaniu się wytrychem, bez trudu otwiera kłódkę zabezpieczającą cmentarną bramę. To jest zastanawiająca umiejętność. Bardzo zastanawiająca. O, dobra, mamy to. Tutaj na dole. O, super. Zaskoczę was, prawdziwych zamków nie otwiera się w Skyrimie. To jest dość trudne, więc się cały czas zastanawiam, po cholerę mu ta umiejętność. Po co się on tego tak długo uczył? Po co? Idziemy, idziemy. Iwona, jak rodzice się dowiedzą, to nas zabiją. Przestań się wygłupiać, kretynko! Luśka, dawaj tę latarkę! Chodźcie, chodźcie do Krasego. Iwona, to nie ma sensu. Chodźmy stąd, proszę cię, ja się boję. Dziewczyny nie przestraszyły się, że to duch czy coś. Przestraszyły się, z jakim debilem się zadają. Jeszcze nie ma czego, dziewczyny. Bać się, to dopiero będziecie. Meme! Jezu, to było świetne! Meme! Oni najpierw przez kilka godzin siedzieli w mieszkaniu Iwony i się uczyli. Po czym tam pili piwko, jedli kanapeczki i tak dalej, i tak dalej. I dopiero późnym wieczorem poszli na ten cmentarz. Więc moje pytanie brzmi, jak długo ich kolega leżał na tym cmentarzu i czekał w tym śniegu, aż dziewczyny przyjdą, żeby je wystraszyć? Ile on godzin tam leżał? I było warto? Nie sądzę! To po pierwsze, a po drugie, wyobraźcie sobie, że umieracie i jesteście zakopani na tym cmentarzu, tak? Ja bym się troszeczkę zdenerwował, jakby mój wieczny odpoczynek został przerwany przez grupę osób, które nagrywają sobie paradokument. Jakieś reklamacje bym złożył chyba. Ale piąteczka, super. Ale się wystraszyły, co? Dobre! Ale Myślały, że to sąsiad stał z grobu. Luśka zadzwoniła po Grubego, bo jego stary ma sklep ze śmiesznymi gadżetami. Gruby się wkręcił i czekał na nas na cmentarzu z maską zombie. Nie no, ale wyszło za***ście. Obie dziewczyny są mocno przestraszone. Nie zdają sobie sprawy, że był to jedynie głupi żart ich znajomych. Gdy tylko ochłonęły po nagłym szoku, orientują się, że zostały same. Nie rycz! Musimy tam wrócić! Nie ma Luśki i Krasego! Przecież to Krasy nas zastraszył! To nie był Krasy! Krasy jest chudy, a tamten był wielki! Krasy jest już stracony, dobrze? Znajdźcie sobie nowego kolegę! Nie ma już sensu chłopa ratować! Na pewno uciekli, nic im nie jest! Ja tam nie wrócę! A co jak coś im się stało? Zadzwoń do Luśki. Słyszysz? To z cmentarza. Ale Luśka nie odbiera. Coś się tam stało. O nie. Nawet o tym nie myśl. Musimy to sprawdzić. Ja nie chcę wracać na cmentarz. Chcę iść do domu. Nie obchodzi mnie ani Luśka, ani ten idiota Krasy. Na pewno nic im nie jest. A nawet jeśli, to nie chcę przez to dostać w głowę od jakiegoś psychopaty. Iwona postawiła na swoim i przekonała przyjaciółkę do powrotu. Pomimo strachu, obie dziewczyny ponownie wchodzą na mroczny cmentarz. Krasy! Luśka! Ciszej, boję się. Muszę ich zawołać. Nie, zadzwoń do Luśki. No, dzięki Bogu telefon. Z jakiegoś powodu miałem taką myśl w głowie, że nie daj Boże Iwona ze sobą zabrała broń na ten cmentarz, ten pistolet. Bo jakby tak zrobiła, to ja już wiem, w którą stronę pójdzie ten paradokument. I wiem, że zaraz ktoś zginie. Well, well, well. How the turntables... Co to było? Słyszałaś? To musi być telefon Luśki. Plus, jakbyście się zastanawiali, ten odcinek jest stary. Jak stary pytacie? Spójrzcie na telefon tej dziewczyny. Bardzo stary. To gdzieś tam. Tutaj leży. Darmowy iPhone, jak wygrana na loterii, zajebiście. Jakbym wiedział, że tyle iPhone'ów leży na cmentarzu, to też bym tam częściej chodził. O matko, zobacz to! Scary! Spokojnie! Chciało wydarzyć się coś strasznego. Uciekajmy stąd. Scary, scary, skeleton. Scary, 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 skeleton. W ogóle niezwiązane z tematem, ale czy wspominałem, moi kochani, że jest sobota? Jest sobota, kochani! Coś im się stało. Luśka zdążyła zrobić zdjęcie temu czemuś i musiała opuścić telefon. A co jeśli znajdą ich jutro na cmentarzu lub gdzieś na łąkach martwych? Jak ich znajdą na cmentarzu? W sumie zajebiście, to trochę roboty oszczędzi, bo tak czy siak jak są martwi, trafią na cmentarz. Przerażone i zdezorientowane dziewczyny postanawiają wrócić do domu i na spokojnie zastanowić się, jak odnaleźć znajomych. Są przekonane, że stało im się coś złego. Ktoś idzie. To Krasy. Krasy? Gdzie jest Luśka? Myśleliśmy, że jest z wami, a nie ma jej? Przecież biegła za wami. Nie ma, szukaliśmy was na cmentarzu. Gruby, ty co tutaj robisz? Za zombie robię. Ty idioto, p***ło cię! No weź się uspokój. Co ci chodzi, że co, przestraszyliśmy cię prawie na śmierć w środku nocy na cmentarzu? No naprawdę, o co ci chodzi? Jaja sobie robicie? Wiecie, jak myśmy się bały? Wróciłyśmy się po ciebie i po Luśkę. Możecie nam powiedzieć, gdzie ona jest? Przecież mówimy, że nie wiemy. Ale pewnie pobiegła przez łąkę do domu. Możemy jej poszukać, nie wiem. Na przykład na łąkach, no. Wiedziałeś, gdzie pobiegła, czy nie? Nie, nie widziałem. W sumie to ona trochę taka wredna była, no nie widzowie? To nie szkoda. To wiecie co? Pójdźmy do niej do domu i sprawdzimy, może tam jest. O nie. Nie zamierzam łazić po nocy. Jak już tu jesteśmy, to poszukajmy jej na cmentarzu. Nie, ja tam nie wrócę. Ani ja. Dobra, to wy idźcie, a my ją tu poszukamy. Jakby co, to się zdzwonimy. Okej. Okej. Kretyni, jak mogli wymyślić coś tak głupiego? Boję się co z Luśką. Gdyby biegła za nami, to by nas dogoniła. Chyba że faktycznie poleciała skrótem prosto do domu. Jak się tak wystraszyła jak my, to się jej wcale nie dziwię. Chcąc oddać znaleziony telefon Lucynie i upewnić się, że wróciła cała i zdrowa, dziewczyny idą do jej domu. Mają nadzieję, że głupi kawał znajomych nie spowodował, że koleżanka sama błąka się w środku nocy. To dopiero creepy wygląda ta dłoń, która sama otwiera ci furtkę do domu. Jezu. Chyba jej nie ma. W jej pokoju jest ciemno. Poczekaj, może śpi. Chodź, sprawdzimy to. A co tu się dzieje? Jakże się tu weszły? No, było otwarte. A jest Luśka? No Iwona, ona chyba u ciebie powinna być. No, ale nie. Iwona jest naćpana, proszę nie słuchać. Dobranoc. Dobranoc. Co ty robisz? Chyba nie chciałaś mu powiedzieć, że zamiast się uczyć, byłyśmy w nocy na cmentarzu i Luśka nam zniknęła. Jak chciałabyś się z tego wytłumaczyć? A ja, co bym moim rodzicom powiedziała? Tu jej stary. Tata chyba gówniaro, trochę szacunku. Tak, jestem już w tym wieku, w którym się utożsamiam raczej z rodzicami niż z dziećmi w tych paradokumentach. Halo? Nie, nie jestem Luśka. Jestem Kamila. Tak, Luśka jest u mnie, wyszła do łazienki. Coś jej przekazać? Tak, uczyłyśmy się, ale teraz idziemy już spać. Tak? Dziękuję bardzo. Dobranoc. Co ty robisz? Po co tak kłamiesz? Żeby potem nie było na nas. A jeśli faktycznie coś jej się stało? Maja okłamała ojca Luśki. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. To Luśka z wozu ludziom lżej, da? A jeśli wróci do domu i powie rodzicom prawdę, będziemy mieli przychlapane. A zwłaszcza ja, jak się rodzice dowiedzą o całej aferze. Boję się, że to się źle skończy. Dziewczynie nie podoba się kłamstwo, którego dopuściła się jej przyjaciółka. Iwona jest przekonana, że rodzice powinni wiedzieć o zniknięciu swojej córki. A wy co? Chodzicie za nami? Nie, no tak tędy szliśmy, ale... Byłyście u niej? Nie ma jej, nie wróciła. A wy szukaliście na łąkach? Tak, szukaliśmy, ale... Ciemno jest. Jak to w nocy? Wow! Chodziliśmy i wołaliśmy, ale nikt nie odpowiada. Co teraz robimy? No jak to co robimy? Teraz wracamy do ciebie. Trochę kanapeczek zostało, piwerka też zostało, no i bawimy się. Wracamy do ciebie. Może tam jest? Nie, tam to akurat byliśmy i nikogo nie ma. W sensie przechodziliśmy tamtędy, no. No ale musimy jej poszukać. Ja nie chciałam iść na cmentarz i to nie moja wina, że coś się stało. Jakby co, to mnie przy tym nie było. No, tylko że my możemy powiedzieć co innego. Jakby co. Szantażyk, podoba mi się. Ale to był wasz pomysł ze straszeniem nas. Oj, dobra, weź się wyluzujcie, okej? To może przejdziemy jeszcze raz z latarkami i razem poszukamy jakichś śladów. Ale potem idę do domu. No dobra, idziemy? Okej. Moi rodzice nie są tak wyluzowani jak rodzice Iwony albo Krasego. Gdyby się dowiedzieli, że zamiast uczyć się u Iwony łażę w nocy po cmentarzu, to dostałabym szlaban do końca życia. Maja, tutaj chyba jakich rodziców masz nie ma znaczenia. Myślę, że każdy opiekun byłby zły, gdyby usłyszał, że ich dziecko biega po cmentarzu w nocy. Z drugiej strony, jak Luśka się nie znajdzie, będzie z tego afera. Więc może lepiej rzeczywiście, jak ją namierzymy. To znaczy, ja na swoje dzieci nie będę zły o to, bo ja swoje dzieci specjalnie wytrenuję do tego, żeby okradały groby. Przepraszam bardzo, ja już widzę, że mnie w komentarzach wyzywacie, a nawet nie wiecie, jaki to jest lukratywny biznes. Jest już po północy, gdy czwórka znajomych wraca na drogę prowadzącą na cmentarz. Muszą się dowiedzieć, co się stało z koleżanką, która zniknęła prawie 2 godziny temu. O jest, jak oni łażą z tymi latarkami w środku nocy po leś, to mi się kojarzy z ach, ten naruciak. Za każdym razem, gdy mnie zapraszasz na nagrywanie czegokolwiek, to musimy kończyć w lesie. Szukać czegoś, jakichś klaunów teraz wymyśliłeś. Nie ma sensu, nie ma jej tu. To gdzie ona niby jest? Nie wiem, to był wasz pomysł ze straszeniem nas i to wy to wszystko. Ty, co się dzieje? Gruby, przestań się wydurniać! Ja się nie wydurniam! Przestraszyłem się! Jak się będziecie tak drzeć, to cała dzielnica się zleci. Jaka dzielnica? Przecież w środku lasu jesteśmy. Tutaj nikogo nie ma. Znaczy, oprócz od demona, który tam się chowa za drzewem, to oprócz od demona tutaj nikogo nie ma. Kto ma się zlecieć? Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Wiecie co? Ja idę do domu. Luśka na pewno znajdzie się jutro rano i okaże się, że spała u jakiejś swojej kumpeli. Ja p***a. To Luśka. Iwona, wstań. P***am z tą... Matki nie przypuszczały, że nieudany żart zamieni się w koszmar. Pół sekundy od 0 do 100. Przysięgam. Ale zajebisty odcinek. God damn. Tylko pan YouTube tam spokojnie. Nie dawaj żółtego dolara. Dobra mordo, nie, no nie dawaj żółtego dolara. Ta dziewczyna, ona nie jest martwa. Ona tylko tak sobie śpi, dobrze? Dziewczyny są w dużym szoku i mocno roztrzęsione. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego doszło do dramatu. Iwona! Musimy zadzwonić po policję. Wiem, ale nie przy Grubym i Krasym. Dlaczego? Nie rozumiesz, że to oni to zrobili? Zabili Luśkę? Nie drzyj się tak. No ja, czemu? Widzisz, że sama się powiesiła? Niby na czym? Widziałaś ją ze sznurem? Chodźmy stąd. Ale czemu od razu one założyły, że ktoś jej pomaga, bo ją zmusił do tego? Może sama to zrobiła. Ja przy sobie zawsze mam sznur, no da. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebny. To tylko żarty, kochani, dobrze? To tylko i wyłącznie żarty, nie bije się tego na serio. Proszę, to jest kanał komediowy, tak? Pamiętamy o tym, tak? Nie, ale ich też nie widziałam. No, ale Gruby dołączył do nas dopiero na cmentarzu. Może zabrał co trzeba, tak jak maskę zombie. Po co niby mieliby to robić? Bo może to zwyrodniali kretyni? Iwona, prawda jest taka, że Luśka nie pobiegła za nami. Słyszałybyśmy ją. Oni nam tak powiedzieli. No właśnie. A komórka na cmentarzu? Jak mogła ją zgubić? Musieli się szarpać. Boję się. Mówię ci, spadamy stąd. Nie wierzę, że Majka ma rację, ale z drugiej strony to tak wygląda. Ach tak, nasi znajomi są potencjalnymi mordercami. Dosłownie są 100 metrów od nas. Co dziewczyny robią? No zamiast uciekać oczywiście zatrzymują się przed kamerą i opowiadają, co się właśnie wydarzyło. Smort! Szybko! Szybko uciekamy! Szybko! Nie wierzę, że mój kolega mógł to popełnić, ale wszystko sugeruje, że rzeczywiście on może być mordercą, więc musimy teraz szybko uciekać przed nim. Dziękuję. Szybko uciekamy! Luśka zgubiła telefon na cmentarzu, bo doszło do jakiejś szarpaniny. A potem oni szli za nami i wypytywali nas, co powiedzieliśmy jej ojcu. Jeśli to prawda i oni ją zabili, to my będziemy w to zamieszane. Na telefonie Luśki są odciski moich palców. Trzeba ustalić wersję i trzymać się jej. My nic nie wiemy. Trzeba też uspokoić Grubego i Krasego, że nie zamierzamy na nich donosić. Jaką wersję? O czym ty w ogóle mówisz? Możesz po prostu pójść na policję i powiedzieć całą prawdę, jak to wszystko się wydarzyło, bo ty w sumie nic złego tutaj nie zrobiłaś. Czemu oni zawsze w tych paradokumentach, zamiast powiedzieć prawdę policjantom, od razu zakładają z góry, że policjanci są źli i wsadzą ich do więzienia? No i panie policjanci, my uciekaliśmy wtedy i kosmici nas zgodzili i porwali Luśkę, tak? To my tutaj nic nie zrobiłyśmy. Niech ktoś inny znajdzie Luśkę rano, a jej telefon trzeba wyrzucić. Dziewczyny podejrzewają swoich kolegów o zamordowanie Lucyny. Tylko oni we dwóch zostali na miejscu, gdzie znaleźli wiszącą dziewczynę. Zapytajcie mnie w końcu, czy będę tak wisiała cały czas. For fuck's sake! Przy tym pranku musiało naprawdę dużo przygotowania i hajsu pójść. Na pewno więcej niż przy tym pierwszym pranku, gdzie koleś po prostu miał na sobie silikonową maskę. Bo tutaj jest potrzebne choćby, nie wiem, uprząż kaskaderska, lina, która była na prawdziwie, na drzewie musieli ją powiesić, ukryć to uprząż. Ja pierdzielę! Teraz się tak zastanawiam, że to wszystko musiało kosztować co najmniej parę stów. I czy było warto? Serio? Warto było? Ależ to trwało. Aż mi ramiona bolą od tej uprząży. Nie ma co, ale wisiałaś zawodowo. No drugi raz to ciebie tam wieszamy. Ty weź Gruby, powiedz staremu, żeby dodał coś pod pachy do tej uprzęży, bo strasznie się wrzynął, nie? Sprzęt jest pierwsza klasa, a poza tym widziałaś, jak dziewczyny sp***ały. No pewnie myślałam, że już się roześmieję na tej gałęzi, serio. Tak stwierdzą, że to chyba nie są zbyt dobrzy znajomi. Dobra, to co, działamy dalej? No pewnie! Aha. Dawaj. No to tak, pierwszym etapem planu był koleś w masce silikonowej, drugim etapem planu była powieszona dziewczyna i teraz trzecim etapem planu będzie to, że zabijemy dziewczyny. Zrobię się na zombie. Ale będzie jazda, co? Nie, wyjebanie będzie, k***a. Tą broń pokazali nie bez powodu na początku odcinka. Więc teraz, kochani, zakładajcie w komentarzach, który z tych pranksterów zostanie postrzelony. Bo na 100% ktoś zostanie postrzelony. How the turntables. Ej, ty weźcie jeszcze tę sztukę, co? Właśnie. Odetnij no. Sejgę, nie wiem, czy dam radę. Nie, to weź tam mocno, no. Super będzie. Dobra, mam. Dobra, idziemy, chodźcie. Iwona, jak ją zobaczy zrobioną na zombie, to pierdyknie na zawał. Ale w sumie należy jej się, bo spięta jest. Należy się jej, bo spięta jest? Czaro, czy to ty? Ogarnijcie, to jest tylko woda. Egzamin zapiszę zaraz, dodatki owie, tak. Ciekawe, jak zareaguje, jak zobaczy Luśkę zrobioną na zombie. Sam chyba bym się zesrał. Mówiłam Iwonie, że jak się opowiada straszne historie, to one potem dzieją się naprawdę. No i okazało się, jaka jest odważna. Mogę się założyć, że teraz się posika ze strachu przy Krasym. Idiotka. Przerażone dziewczyny wróciły do domu. Mają mętlik w głowie, ale starają się uspokoić i racjonalnie myśleć, aby ułożyć dalszy plan działania. Co teraz robimy? Chcesz ukrywać morderców? Nie ukrywać, tylko nie mówić, że ich podejrzewam. Ale dlaczego? Bo jak policja im nic nie udowodni, nie chcę, żeby się na mnie mścili. Poza tym nie mam ochoty, żeby się nie dostać do żadnej szkoły, bo brałam udział w czymś takim. Przecież na świadectwie ci tego nie napiszą. Ale w aktach na policji. Wielkie dzięki za coś takiego. I tak nas będą przysłuchiwać. To im powiem, że nic nie wiem. Byłam na cmentarzu, wystraszyłyśmy się i uciekłyśmy do domu. Już za samo to rodzice urwą mi głowę. Twoi starzy mogli wrócić? Ja wrócę dopiero rano. Ktoś tam jest. Idę sprawdzić. Witam panią, czy przyjęła pani Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela? Mam dość dzisiejszej nocy. Niech ona już się skończy. Boję się, że Krasy i Gruby mogą nam coś zrobić. To jacyś psychopaci. Pomimo paraliżującego strachu, Maja woli sprawdzić źródło hałasu, niż bezczynnie czekać w ukryciu na to, co może się wydarzyć. To trochę jak w horrorach. Słyszę dźwięk, który może być potencjalnym mordercą. Co robię? Opcja pierwsza. Zamykam się w kiblu, zatrzaskuję dosłownie drzwi. Meble, kurde, kładę przed drzwiami, że nie dało się ich otworzyć i siedzę i czekam na policję. Lub opcja druga, nieuzbrojona, idę sprawdzić, co to za dźwięk. I którą dziewczyny opcję wybrały? Oczywiście opcję drugą. Co to za dźwięk? Pójdę sprawdzić, ale lepiej odłożę ten nóż, który mam zawsze przy sobie, żebym był w pełni nieuzbrojony. I teraz zobaczcie, co to za dźwięk. Panie morderco, idę! Witam panią, czy przyjęła pani Jezusa Chrystusa? ja myślałem, że oni chcą je tylko przestraszyć. Oni chcą je naprawdę zamordować. Ha! 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 Garym! Jaka beczuszka, wspaniale. Coś ty zrobiła? Zabiłaś Luśkę! Ja nie zabiłam! Ona tam wisiała! Zabiłaś ją! Ona dusiła mnie, ale ona była żywa! Czułam, że jest żywa! Bo była żywa! My się tylko wydurnialiśmy! Chcieliśmy was nastraszyć! Zabiłaś ją. Beczuszka. No ale teraz Iwona tych dwóch chłopaków też wykończ, bo to świadkowie są. Chcieliśmy, żeby było śmiesznie. Miało być śmiesznie do cholery, a teraz Luśka naprawdę nie żyje. No ja nie wiem, Marek, dla kogo było śmiesznie. Znaczy dla ciebie było śmiesznie. Przez chwilę. Teraz jest tragicznie. I pójdziesz do więzienia. Haha! Ja się śmieję ostatni. Iwona po prostu do niej strzeliła. Nie myślałem, że ta laska aż tak się przerazi. Nic nie myślałem. A teraz Luśka nie żyje. On tam od razu nie żyje. Głupi żart przerodził się w przerażającą rzeczywistość. O Jezus Maria, teraz będzie kolejny plot twist. Niech się okaże, że Luśka była w zmowie z Iwoną i Luśka miała pod koszulką takie maluteńkie pojemniki z farbą, które eksplodowały i wyglądały jak postrzały od pistoletu. O Jezu! I one to zrobiły specjalnie, żeby dać chłopakom nauczkę, żeby oni już więcej ich nie prankowali. What? Trzymamy kciuki, żeby tak się okazało. To będzie plot twist życia normalnie, przysięgam. Koszmarna noc zakończyła się tragedią. Iwona jest na skraju wytrzymałości. Jej świat się zawalił. Nie płacz. Przestań. Znieśliśmy ją. Jest trochę plam na górze i na schodach. Co teraz robimy? Uspokój się. Mordo, uspokój się. Co to pierwsza osoba, którą zabiłaś? Daj spokój. Ogarnij się, słyszysz? Gdzie jest łopata? Po co ci łopata? A jak myślisz? Mamy zadzwonić na policję i powiedzieć, że ją zastrzeliłaś? No na przykład tak. Łopatę czy nie? Co chcecie zrobić? Zabiłaś laskę w swoim pokoju pistoletem starszego. Są do mnie tylko moje odciski. Krasego też. Jesteście całym krwi. Wszyscy możemy się z tego jeszcze jakoś wyplątać. Daj nam łopatę. Jest w piwnicy. Gdzie chcecie ją? Zaniesiemy ją na cmentarz. To nie stójcie, tylko zróbcie to. Chodź. Kulturalnie w sumie, że na cmentarz ją zaniosą. Już nie płacę. Ciekawe, czy ładny nagrobek jej wykupili. Chłopcy podejmują się koszmarnego zadania. Są zdecydowani zakopać ciało zabitej koleżanki na cmentarzu. Mają nadzieję, że nikt go tam nie znajdzie. Nie chcą być współodpowiedzialni za jej śmierć. Stary, ja nie dam rady. Nawet się nie wydurniaj. Mam 16 lat i nie zamierzam iść do więzienia za udział w zabójstwie, rozumiesz? No ale coś mi tu nie gra. Ona jest jeszcze ciepła. O, for fuck's sake. Jest ciepła? Naprawdę zaraz się okaże, że ona żyje i tylko prankuje wszystkich z Iwoną. Jezu! Ja coraz bardziej się boję! Ja już nie wiem, co jest rzeczywistością, a co jest prankiem! Co robisz? Sprawdzam puls. I co? Nic. A robiłeś już to kiedyś? Nie, ale chyba bym coś poczuł, nie? Ona nie żyje, widziałeś, ile krwi się wylało. No, ale ona jest jeszcze ciepła. Nie jest, ręce ci zlotować, a jest zimna. Idziemy! Jest już wczesny ranek, gdy dziewczyny wciąż próbują usunąć ślady tragedii, która rozegrała się w domu. Iwona nie potrafi myśleć ani działać racjonalnie. Nie może zrozumieć, jak okrutny żart kolegów mógł doprowadzić do tego, że strzeliła do koleżanki z klasy. Obudź się wreszcie! Ratuję ci d***ę, więc może mi pomożesz. Zatrzymaj wszystkich śladów. Jak policja zacznie jej szukać... To co? Chłopaki ją zakopują, a my musimy to zetrzeć, zanim wrócą twoi starzy. Nie, to ścieranie krwi nie za dużo pomoże. Policja ma taką substancję, która nazywa się luminol chyba? Chyba luminol. Jak się spryskuje podłogę tym luminolem, gdzie tam powinna być krew albo resztki krwi i potem się zaświeci światełkiem UV, to tą krew widać tak czy siak nawet po starciu. Zawsze ją widać. Więc to ścieranie tak... Schowałaś pistolet? Nie. Ale ja nie chcę sama za to wszystko odpowiadać. To była jego wina. On nas nastraszył. Nie zabijałabym Luśki, gdybym się tak nie wystraszyła. Okej, wyluzuj. Jak mam wyluzować do cholery? Zabiłam Luśkę! Nie drzyj się tak. Jak wrócą twoi starzy, masz się zachowywać normalnie. Jak wrócą twoi starzy, masz się zachowywać normalnie. Tak jakbyś przed chwilą nie zabiła wcale koleżanki. Ona to powiedziała, jakby to było takie proste. Za godzinę idziemy razem do szkoły, słyszysz? Nie wiemy nic o żadnej Luśce. Ja nie dam rady. Dasz radę, bo nie mamy innego wyjścia. Teraz musimy zacząć te cholerne ślady. Pomóż mi! Ciągnęli ją po całym domu. A u mnie w pokoju? W pokoju została plama na dywanie. Musimy go wyrzucić. Ogarnij się! Moi rodzice! Staniesz to do łazienki! To bez sensu. Jak Majka to sobie wyobraża? Myśli, że nikt nie będzie szukał Luśki? Nawet moja mama wiedziała, że u mnie będzie. Ja nie umiem tak jak Majka kłamać. Przecież to ja zabiłam Luśkę. Nie no, ale tak czy siak. Nawet jak na koniec odcinka okaże się, że Luśka żyje i to wszystko był wielki prank, to tak czy siak Iwona będzie miała zniszczoną psychikę do końca życia. Nikomu już nie zaufa. Świadomość, że rodzice wrócili już do domu, potęguje uczucie paniki u dziewczyny. Jedynie, co jest w stanie teraz zrobić, to zamknąć się w pokoju i spróbować zebrać siły na odegranie przed nimi swojego największego kłamstwa. Cześć! Cześć rodzice, witam was serdecznie w domu. Wow, Iwonka! Brzmisz, jakbyś właśnie kogoś zabiła! Czy tak było? Grażyna? Co? Zniknęła moja broń. Tyle razy cię prosiłam, żebyś nie trzymał jej w domu. Jezus Maria, próbują ukryć fakt, że kogoś zamordowały za pomocą pistoletu ojca. Co robią? Nie chowają pistoletu ojca na miejsce wcale. Jeżeli nie za morderstwo, to na pewno zasłużyły na pójście do więzienia za głupotę. Iwona! Co to jest? Krew. Iwona! Co tu się wydarzyło, Dawid? Iwona! 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 Otwórz! Córeczko! Nic ci się nie stało? Skąd ta krew? Skąd ten soczek, widzowie? No właśnie, skąd ten soczek leci, widzowie? Gierappa! Wszyscy w górę, kur... Bo ja zabiłam Luśkę! Jak to zabiłaś? Nie chciałam! Ona mnie wystraszyła! Myślałam, że nie żyje! Mama, ja nie chciałam! Jak zobaczyłam mamę i tatę, wiedziałam, że nie dam rady udawać. Nie chcę z tym zostać sama. Tata musi mi pomóc. Musi mnie z tego wyciągnąć. Nie chcę już słuchać ani Majki, ani Krasego. To wszystko ich wina. Ja nigdy bym nie strzeliła do nikogo. Roztrzęsiona dziewczyna opowiedziała rodzicom całą sytuację. Ojciec Iwony zareagował błyskawicznie. Natychmiast kazał jej wskazać miejsce, w którym koledzy zaplanowali zakopać ciało koleżanki. Przepuśćcie mnie do niej. To nie ja. To nie ja. Przecież ona żyje. Kiek! Jak to? A gdzie jest Gruby? Gruby? A, Gruby tutaj w tym drugim grobie obok leży, bo musiałem się świadków pozbyć. Speniał i uciekł. Dlatego nie mogłem jej zakopać. Zakopalibyście ją żywcem, idioto! Trzeba jak najszybciej zanieść do najbliższego domu. Pomóż mi, a wy dzwońcie po karetkę. Obie dziewczyny czekały na drodze, by wskazać miejsce zdarzenia karetce pogotowia, która natychmiast przyjechała. Lucyna została zabrana do szpitala. Ojciec Iwony zdaje sobie sprawę, że czeka go teraz trudne zadanie. Musi poinformować rodziców dziewczyny o nieszczęśliwym wypadku. Musi ukryć fakt, że to z jego broń została postrzelona. Dzień dobry, proszę państwa. Pamiętacie państwo swoją córeczkę Lucynkę? To proszę już o niej zapomnieć. Tutaj. Wy tutaj zaczekajcie, ja tu sam załatwię. A policja, cokolwiek, przesłuchania? Nie, nikt policji nie wezwał? Okej. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry. Jestem tatą Iwony. Przyszliśmy w sprawie Luśki. Niech pan otworzy. Ale co się stało? Doszło do wypadku. Przed chwilą wezwaliśmy pogotowie. Luśka jest w szpitalu. Rany boskie, wejdźmy do środka. Proszę, niech pan idzie. Proszę, do środka. Do środka? A nie do szpitala, do Luśki? Rany boskie, wejdźmy do środka, szybko, proszę, proszę. Kawusie czy herbatkę pan woli? Tata uratował Luśce życie. A gdybym mu nie powiedziała, gdybym bała się przyznać, Luśka by umarła. Boże, co myśmy zrobili? Pochowanie żywcem to chyba nie jest na liście najbardziej przyjemnych śmierci, rzeczywiście. Nie powinnam była w ogóle dotykać tej broni. Chciałam się tylko popisać, a później wszystko jakoś samo się potoczyło. Rodzice dziewczyny po wysłuchaniu informacji o postrzeleniu córki są mocno zdenerwowani. Wspólnie ustalili, że do szpitala pojedzie jedynie matka. Mężczyzna chce zostać na miejscu i poczekać na przyjazd policji, którą wezwał, nie wiedząc, że lekarz pogotowia zgłosił już sprawę postrzelenia odpowiednim służbom. Panie Śmigielski, naprawdę był wypadek. Panie, jeszcze się pan będzie gęsto tłumaczył, a teraz to już wynoś się stąd. Rozumiem pańskie zdenerwowanie, ale broń naprawdę była przychowana prawidłowo. Panie, przez pana mała córka nie zginęła. Może robiła sobie jakieś głupie żarty, ale do nikogo nie strzelała. Ja bym nadal twierdził, że to jest wina Luśki. Mimo wszystko wina Luśki. No... Wow! Jak to? Moje akcje przynoszą jakieś konsekwencje? Co? Ma pan rację i rozumiem pana. Tak, gówno pan rozumiesz. O, przed policją się będziesz pan tłumaczył. Wow, panowie, a kto to na policję doniósł? Kto to 60 tutaj jest? Dzień dobry. Aspirant Janusz Podraza. Dostaliśmy zgłoszenia o postrzeleniu nastolatki. Tak, to ja wzywałem. Przez tego gnoja moja córka leży nieprzytomna w szpitalu z raną postrzałową. Panowie, doszło do wypadku. Jestem ochroniarzem i posiadam w domu broń. Przechowywana jest w sejfie, ale wszyscy domownicy znają do niej kod. W tym nasza nastoletnia córka. To jest bardzo odpowiedzialne, naprawdę bardzo odpowiedzialne podawać kod do sejfu, gdzie jest broń naszej nastoletniej córki. Jezus, jaki on jest głupi, ja pierdolę. Ja wyjęłam broń i strzeliłam do Luśki. Wystraszyłam się, zrobiłam to niechcący. To jacyś wariaci, no psychopaci, co z nabitą bronią latają po ulicy, no a ta reszta to samo. A nikt nie wskaże na fakt tego, że Krasy chciał ją zakopać żywcem? Nikt o tym jeszcze nie wspomniał, to jest dość ważny element. Proszę się uspokoić. To był wypadek i ona nie sama brała tylko w tym udział. A jak wypadek, to nie mam tutaj nic do roboty, do widzenia, żegnam, miłego dnia. Wyjaśniam to państwu na komendzie. Lucyna Śmigielska po kilku tygodniach została wypisana ze szpitala. Na szczęście kula nie uszkodziła żadnego ważnego organu i życie dziewczyny niedługo powinno wrócić do normy. Jej koleżanka za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czeka na sprawę w sądzie rodzinnym. Obecnie jest pod nadzorem kuratora. Chwila, no może i czeka ją sprawa, ale chyba nie powinna jakiejś wysokiej kary dostać, no nie? Dosłownie się broniła, myślała, że zaraz zginie. Da, fakt, jest strasznie dziwne. Mężczyźnie za nieprawidłowe przechowywanie broni właściwy organ policji cofnął pozwolenie na jej posiadanie. Pozostała trójka nastolatków za nieudzielenie pomocy, zacieranie śladów przestępstwa i niezawiadomienie policji również oczekuje na sprawę w sądzie rodzinnym. A! To oni powinni mieć akurat dużą karę za próbę zakopania jej żywcem. Dobry wieczór. A ty do czego? Ja do Luśki, chcę porozmawiać. Wynoś się stąd. To co, niech ona wejdzie. Rób jak chcesz. Cześć. Ej. Jak się czujesz? Wczoraj wypuścili mnie ze szpitala, ale wiesz, jeszcze nie mogę się zbytnio nadwyrężać. Ja wiem, że cię wypuścili. Słuchaj, przepraszam, że do ciebie strzeliłam. Czemu ty ją przepraszasz? To jest ewidentnie wina Luśki. Próbowała twoją koleżankę zabić. Ty ją tylko broniłaś. Wierzyłam, że jesteś upiorem. Wiem, że to już nie idiotycznie. Wiem, ja sobie to wszystko przemyślałam i... też cię przepraszam, strasznie głupio wyszło. Strasznie głupio wyszło, prawie zostałam zakopana żywcem. Ciekawy odcinek, Bardzo mnie zdenerwował, bo to wszystko była wina Luśki i to Luśka powinna iść do więzienia! Plus tych dwóch chłopaków też, no bo to też ich wina. Come on! Jedyna, która nie powinna dostać żadnej kary według mnie, to była oczywiście Iwona. Ona naprawdę myślała, że walczy o swoje życie! Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak wy widzicie tą sprawę i jak według was oni powinni zostać ukarani. Kto jaką karę powinien dostać. Chętnie poczytam, co uważacie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Dobry odcinek, dobry. Jak zawsze na końcu oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twittera, gdzie często piszę głupoty. Wejdźcie na to Twittera, proszę, potrzebuję followersów dużo. Chcę być znany i lubiany. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Cześć!